Dzień dobry Państwu. Dzisiaj goszczę dawno niewidzianego, chyba ze 3 tygodnie. No, ze 3 albo nawet 4. Gabriela Maciejewskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czyli Korylusa, a temat mamy krwawy, niebezpieczny, ryzykowny i okropny. Mianowicie, jak to Fundacja Jana Karskiego nagrody pani doktor Ewie Kurek nie dała. Czy możesz o tym opowiedzieć? Znaczy, no, ponoć, bo są dwie niby fundacje, tak? Bo jedna chciała dać, a druga oprotestowała. To opowiedz, bo ja mało wiem. Znaczy, informacji jest dużo, one przychodzą szybko, mam nadzieję, że czegoś nie pokręcę. Jakaś amerykańska fundacja, która ma w nazwie Jana Karskiego, postanowiła wręczyć Ewie Kurek nagrodę. Natomiast pani Ziomecka i inne panie z Warszawy oprotestowały. To uniemożliwiły wręczenie tej nagrody w konsulacie w Nowym Jorku. A, bo wiesz co, szef, czy jest w tej fundacji imienia Jana Karskiego, której prezesem krajowym jest pani Ewa Jączyk-Ziomecka, jest też przedstawiciel amerykański Andrzej Rojek. To może on chciał dać tę nagrodę. Moim zdaniem to nie jest zupełnie istotne, dlatego że sprawa ma wymiar szerszy i no jest odbierana przez publiczność jednoznacznie. To znaczy, wszyscy postrzegają Ewę Kurek jako postać pozytywną, tak? No, natomiast w a ja nie do końca, ale o tym opowiem. No dobrze, no to opowiesz, ale większość ludzi, których ja znam, postrzega Ewę Kurek jako postać pozytywną, tak? No i wychodzi taka afera, że ma być nagroda dla niej, a no ona ma liczne naukowe publikacje poparte dokumentacją, ja rozumiem, że rzetelną, a jeżeli ktoś uważa, że nie, no to potrafi to udowodnić. I tej nagrody nie można wręczyć w placówce dyplomatycznej, bo nie, prawda, bo wstaje Matthew Tyrmand i mówi, że Ewa Kurek to jest osoba, która, żebym dobrze powiedział, która dzieli albo wprowadza podziały, no ale sens jest jasny, prawda? Matthew Tyrmand. No to też jest, wiesz, osobny temat na dyskusję, tak? Bo mamy taką sytuację, chyba nie tylko w Polsce, ale też na świecie, że różni ludzie próbują nam udowodnić dziedziczność talentu, tak? Nie ma takich rzeczy. Z trudem można odziedziczyć i przejąć nieruchomości po rodzicach, a co dopiero talent? Więc to... Chyba, że tatuś go zakopie, a dziecko wykopie. A dziecko wykopie. Ale to o inny talent chodzi. No więc no, po tak zwanej prawicy przeszedł szmerek oburzenia w związku z tym. Przeszedł szmerek oburzenia i wszyscy przyjęli postawę wyczekującą. Nie wiadomo, co się stanie. Wszyscy się zastanawiają, skąd wyszła decyzja, żeby uniemożliwić wręczenie tej nagrody w placówce dyplomatycznej Rzeczpospolitej Polskiej. Rozumiem, ale to jest tak, jeżeli chodzi o mnie i o panią Ewę. To jest wybitny znawca stosunków polsko-żydowskich, no pani tak. Ewa Kurek. Była chyba dwukrotnie w klubie Ronina i jest tak, że postrzegałem ją znaczy, po pierwsze, to nie ma żadnego znaczenia, jej się nagroda należy. No tak. To jest raz. I nie wolno czegoś takiego robić, jak jej odbierać. Natomiast podczas drugiego spotkania pani Ewa, mówiąc merytorycznie bardzo o tych stosunkach polsko-żydowskich, mówiła o Żydach z taką bardzo dużą nonszalancją, czego przedtem u niej nie słyszałem i po prostu uważam, że wybitny badacz, ale w ogóle badacz, nie może o swoim przedmiocie przy okazji, jeżeli to są ludzie, mówić z lekceważeniem, nawet jeżeli to są nasi przeciwnicy. Wiesz co, ja myślę, że a może to jest po prostu reakcja na ten, z całą pewnością, że no ona też ma jakąś wytrzymałość nerwową i swoją odporność. Bo ona jest atakowana bardzo. Więc no jest atakowana, poza tym jest atakowana niemerytorycznie. Tak? Oczywiście. Jest atakowana niemerytorycznie. Jest atakowana za to, że ona jest merytoryczna, tak, i próbuje doszukać się w tej historii prawdziwych, głębokich. No i cóż, to jest lekceważenie Ewy Kurek, wyrażone w klubie Ronina, powiedzmy, które ty dostrzegłeś, a nie wiadomo, czy reszta dostrzegła w porównaniu z lekceważeniem takiego Grossa wobec Polaków, tak? I teraz tak, Gross, który uchodzi za naukowca, tak? Gross, który wychodzi... No nie, ale nie u nas. I mówi, no ale w Ameryce, prawda? A to nie my wyznaczamy standardy. Niestety. Niestety, ale tylko my wiemy, on, jak jest. Gross wychodzi i mówi, że Chmielnicki to znany polski antysemita i nikt nawet nie mrugnie, prawda? Historycy związani z Gazetą Wyborczą
prawda, jakby połknęli kamień, siedzą i udają, że wszystko jest w porządku. Antysemici to są ci, co Polaków mordują, tak? Tak. W Kanadzie kiedyś. Tak, ja też. Ja się przymierzam od dawna do wydania takiej relacji z wojny kozackiej, bagno głębokie Natana Hanowera, o tym, jak Jeremi Wiśniewiecki, znany antysemita, żydożerca i wróg ludzkości, wyprowadził Żydów z Ukrainy i uratował ich przed pogromem, tak? Przed Chmielnickim. Zrobił to oczywiście nie dlatego, że kochał ich serdecznie i szczerze, tylko dlatego, że oni pieniądze pożyczali na różne inwestycje. Dokładnie. I wyciągnął ich stamtąd. Bank uratował. Uratował bank. I ja to zamierzam wydać niebawem. Nie sądzę, żeby ktoś się do tego odniósł, ale to ważna książka, też taka poetyczna bardzo, no jak to w tamtych czasach. Ale druzgocące jest to, że nie liczą się argumenty, nawet argumenty akademickie, że te argumenty mogą być podporządkowane bardzo doraźnym i płytkim celom, tak? No bo cóż to jest ta nagroda Karskiego, umówmy się, tak? Tylko po to, żeby obronić narrację, która jest tak naprawdę nie do obrony, tak? No bo umówmy się, Józef, co to jest dzisiaj postawienie komuś zarzutu, albo pan jest antysemitą? Ja dzisiaj napisałem, co to jest. To jest to samo, co dzisiaj doktorat, czyli nic. No nie, tak? Wiadomo, nawet dzisiaj... ja nie jestem antysemitą. Każdy... No Wittsteina kiedyś oskarżyli, Kutz powiedział, że tak, tak, jest antysemitą. Tak. Ja to już chyba ci mówiłem, że czekam na to, żeby te organizacje żydowskie wreszcie wyprodukowało taką kategorię Żyda antysemity. Nie no. Bo tam wiadomo już, kogo tam trzeba wstawić, ale... oprócz Bronka, Sławka Bieleckiego i tak dalej. No. Ten mandat też bym tam wstawił przy okazji, ale... Zastanowiłbym się. Aha, ale no właśnie to mnie zaskoczyło, to co ty mówisz, bo mi to nie pasowało do tej jego linii poprzedniej, ale według mnie problem znaczy jest niezwykle głęboki i chciałem, żebyśmy o dwóch warstwach porozmawiali. Jedna to jest zakłamywanie historii relacji polsko-żydowskich. Mm-hmm. I to jest takie zakłamywanie analogiczne do tego, jak na Zachodzie zakłamują historię Polski, zakłamują naszą tożsamość i tak dalej. To idzie równolegle. Mm-hmm. Żydowska broń jest w tym pomocna albo jest identyczna z tą bronią, jaką Zachód przeciwko nam kieruje. I wątek żydowski jest niesłychanie wygodny dla i elit zachodnich, które nie chcą suwerennej, tam niepodległej, zbuntowanej Polski, jak i dla organizacji żydowskich, które chcą tych reparacji, czy tam jak to tam, reprywatyzacji, restytucji. Pieniędzy. I to dodatku wiadomo ile, bo wstępna właśnie jutro. Aha. Kongres, Izba Reprezentantów ma rozpatrzeć sposób, powiedzmy uproszczony, a naprawdę to oznacza, że nie dadzą nam szans na obronę, projekt ustawy, który ma dać kongresowi prawo, znaczy prawo, które on wręczy organizacjom żydowskim do naszego majątku. No ale czy my nie mamy na to żadnej, żadnej obrony, naprawdę? Obronę mamy. No. Nawet ją, że nie damy. To jest pierwsze. Po pierwsze, dlatego, że to pojęcie bezspadkowego majątku jest sprzeczne z prawem cywilnym, polskim, europejskim i amerykańskim. Czyli to jest lex specialis, specjalne prawo dla Żydów przeciwko Polsce i to nie ulega żadnej wątpliwości. Powiem ci, co to jest. To jest wymuszenie. To jest normalny reket i to jest wymuszenie, tak? Reket z wymyślonym prawem. To znaczy, idzie rabuś i zamiast młotka, jak na razie, ma w ręku to kodeks, który sobie sam napisał. To jest test na idiotę, tak? Czy dadzą się złapać, czy nie. Dokładnie tak. I teraz tak, ale to, co mówisz, relacje polsko-żydowskie w Polsce, to jest próba narzucenia hierarchii. Ja powiem teraz rzecz straszną. To znaczy, nie będzie mowy o żadnej dyskusji, ani o żadnym, jakby to powiedzieć, przestrzeni, tak? Gdzie my się możemy zmieścić, dopóki interesy Izraela i Stanów Zjednoczonych będą spójne. A tu bym się nie zgodził i to właśnie pokazuje przestrzeń naszej polityki i myślenia, której nie wykorzystujemy. No. Mianowicie my odebraliśmy sygnał z Departamentu Stanu taki: Polsko, jak się nie dogadasz z Izraelem, to relacji dobrych ze Stanami nie będzie, tak? Mm-hmm. A nie zauważyliśmy identycznego sygnału, który ten Departament Stanu posłał Izraelowi, Izraelu.
jak się nie dogadasz z Polską, to nie będzie dobrych relacji między Ameryką a Izraelem, bo Polska jest dla nas bardzo ważnym sojusznikiem. Nie usłyszeliśmy tego i trzeba było jakiś tam nie polityków, nie wywiadu, nie służb dyplomatycznych, tylko jakichś sprytnych dziennikarzy, którzy wyłapali to, bo w Izraelu to się dało usłyszeć. Nie ma czegoś takiego jak sprytni dziennikarze. Tam ze trzech to zawsze się znajdzie. Aha. Tylko oni akurat są źle widziani przez, przez tą bandę. Ale to inna sprawa. Chcę powiedzieć, że my nie rozumiemy ciągle polityki, ponieważ wczoraj wyczytałem i chyba nawet puściłem to Roninom takie mądre zdanie. Na czym polega kolega Trump? A to na tym, że buduje rozsądne sojusze, ale jak już tego sojusznika ma przy stole, to próbuje wyciągnąć od niego ile się da. No tak, no. Właśnie Amerykanie próbują od nas wyciągnąć ile się da, utrzymując sojusz, a nie łamiąc go. W związku z tym tak naprawdę, gdybyśmy zrozumieli ile jesteśmy warci, to byśmy postawili swoje warunki bardzo twardo. I te warunki są proste i być może nawet one są postawione, tylko niezbyt głośno. A one są takie. Jakieś reparacje, czy raczej jakaś restytucja się należy bezpośrednim spadkobiercom. Po pierwsze, pod warunkiem, że dla wszystkich równo, to znaczy, czy Polacy, czy Żydzi, czy Niemcy, Ukraińcy, czy kosmici. A po drugie, tylko bezpośredniej linii spadkobrania. Tak. Drugi warunek, damy tyle, żeby nie zaszkodzić polskiej gospodarce. I ja rozumiem, że rząd gdzieś to trzyma w kieszeni, ale nie pokazuje tego jako twardej linii demarkacyjnej, bo się boi, że jak nas przycisną, to będzie musiał jeszcze bardziej ustąpić. A to trzeba było postawić od razu. Ale oczywiście, że tak. No teraz no jeszcze jest jedna kwestia, o której tutaj na początku powiedzieliśmy, czyli w tych negocjacjach biorą również, jakby to powiedzieć, udział siły zakulisowe. Tak? My jesteśmy rozmiękczani przez rozmaite Junczyk, Ziomeckie i temu podobne organizacje, które robią i Gazetę Wyborczą, oni tu robią propagandę, że jak się nie zgodzimy, to nie daj Boże, nie wiadomo co się stanie po prostu. Nazwą nas antysemitami albo przylecą falkony z bombą w Warszawie. Jak my się nie zgodzimy, to opozycja nigdy do władzy nie dojdzie. Nie, no tak, no tego właśnie się boją. No więc jest to, jest to rozmiękczanie i ten przerażający nacisk i to wymyślanie ludziom niewinnym od antysemitów i kategoria Żyda antysemity, która się niebawem pojawi, dlatego że no to jest po prostu próba narzucenia hierarchii, tak? Smutek, tak. Próba narzucenia hierarchii. Mamy jakąś tam jakąś wewnętrzną pulę, tak, osób, które się porozumiewają w Polsce, tak, na zadany temat, o którym tu dzisiaj mówimy, ale oni mówią nie, musicie to zrobić według naszych dyrektyw, naszych wskazań, a najważniejszym człowiekiem, który będzie rozgrywał to wszystko i mówił wam, co macie robić, co macie mówić, będzie sierżant Daniels. No więc my się nie możemy na to godzić. Z redaktorem Michnikiem. Z redaktorem Michnikiem. Ponoć, taka anegdota słyszałem, ponoć, ja nie wiem, czy to prawda, ale to kolega opowiadał, Ewa Kurek wróciła z tego Nowego Jorku, usiadła w hali na lotnisku, czekając na odprawę, obok siedział jakiś facet, tak, i pusta hala, ona się odwraca, to Michnik. Szpiegował ją. Nie, po prostu gdzieś leciał. Moja wersja jest fajniejsza. Przypomnę ci, jak propaganda PRL-owska czy komunistyczna odpowiadała na zarzuty Zachodu, aż przede wszystkim Ameryki, że u nas nie ma podstawowych praw człowieka i tak dalej. A u nas się mówiło, a u was Murzynów biją. Tak, tak, więc tak. Oni teraz mówią, a u was Żydów biją. Co prawda Żydów nie ma, ale... Ale nikt nikogo też nie bije, prawda? Więc no trudno bić kogoś, kogo to, nie ma. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Natomiast no, kwestia jest taka, że zarządzanie przez konflikt jest, jakby to powiedzieć, stosowane jawnie i otwarcie, tak? Więc no, żeby się przed tym bronić w warstwie propagandowej, takiej narracyjnej, tak? Ja to dzisiaj zresztą napisałem, trzeba zacząć mówić między sobą takim językiem, którego oni nie zrozumieją. I to powinni też zrobić politycy, nie tylko publicyści. Natomiast właśnie politycy... my próbujemy takim językiem sobą i do państwa mówić. Właśnie po to, żeby państwo zaczęli mówić takim językiem także do polityków. Ale to jest trochę mało my, tak? Bo, no jasne, że mało. Mamy maluśką telewizję. Potęga propagandy antypolskiej, tak? Która wmawia nam to dziecko w brzuch, tak? Czyli te wszystkie reparacje mienie bezspadkowe. Bo się opłaca. Jest, no, na razie nie ma żadnej metody skutecznej, która by to mogła zwalczyć. Bo mamy argumenty akademickie, tak? Mamy pracę doktora Wykórek i inne publikacje, ale oni to unieważniają. Tych prac jest bardzo dużo, wbrew pozorom. Bardzo dużo. Mój pierwszy teść, jak go wyrzucili z roboty,
To był taki polski Żyd, bardzo porządny człowiek. Jak go wyrzucili z roboty w jakimś 66 roku, to zabrał się za taką IPN-owską pracę. Zaczął zbierać fakty dotyczące tego, jak Polacy ratowali Żydów. I znalazł 500 czy 600 takich historii. Potem je Janek Żaryn gdzieś tam w tych swoich dziełach przywołuje. Więc oczywiście, że tego jest bardzo dużo. Janek Żaryn tam trzy tomy redagował właśnie na ten temat. W ogóle tego jest bardzo dużo. Tylko że to jest, jak mówisz, unieważniane, tego ma nie być. W ogóle o tym nie mówmy. Te książki mają małe nakłady, mało kto o nich wie. My ich sami nie reklamujemy. Dopiero teraz się domyśliliśmy, mówię teraz o polskiej władzy, że trzeba na przykład sfilmować, opowiedzieć, rozpowszechnić historię rodziny Ulmów więcej. To będzie druga albo pierwsza rodzina, jako rodzina beatyfikowana, a potem, miejmy nadzieję, kanonizowana, jako rodzina. Jeszcze jest ojciec i syn takich Żydów węgierskich na Słowacji. Syn został jezuitą, obaj zostali zabici w czasie wojny przez Niemców. I oni też będą, czy chyba już ten młody, znaczy on, nie, dobrze mówię, ojciec i syn będą beatyfikowani albo już kanonizowani. Więc mamy coś, tą historię rodziny Ulmów, prostych ludzi ze wsi. Ale wiesz co, dopóki ja nie zobaczę tego filmu o tych Ulmach, to ja w to nie uwierzę, bo ja to słyszę już piąty albo szósty rok. To jest poza tym, wiesz, to jest tak, że źle zrobimy, to będzie antypropaganda. Źle zrobimy, będzie antypropaganda, będzie budżet, znowu się pojawi sześć pijawek do tego budżetu i będą tego rodzaju historie, które tutaj dobrze znamy. To jest oczywiste. Więc no, musi być ktoś, kto decyduje, tak, ten robi, ten nie robi, ten jest kierownikiem produkcji, a ten trzyma rękę od pieniędzy daleko. Tu mamy problem, bo czekaj, dotyka czegoś strasznie ważnego. Gdzie leżą pieniądze? Nawet po naszej stronie tam się odbywa rabunek tych pieniędzy. Ale oczywiście, że tak, dlatego że nie ma żadnych mechanizmów decyzyjnych i nie ma tak naprawdę wytyczonego celu, tak? Bo oni dobrze wiedzą, że masz rację. Wszyscy wiedzą, że z Żydami sobie nie poradzimy, prawda? Natomiast bardzo sobie łatwo możemy poradzić, dlatego że oni teraz produkują, Gazeta Wyborcza lansuje jakiś film o facecie, który robił tatuaże w getcie, w Oświęcimiu, i to jest po prostu taka beznadziejna tandeta, że ja po prostu już nie mogę o tym czytać. A to leci codziennie. Wchodzimy na taki poziom popu, że gdybyśmy chcieli zrobić coś podobnego, to jest bardzo proste. Mamy dwa problemy. Budżet, który, żeby nie został rozkradziony, tak? To jest pierwszy problem nasz. Ale dobrze zrobiony. Drugi problem to są kanały dystrybucji tak naprawdę. Ale jeszcze przed tym trzeba zrobić prawdziwy, dobry film. Ale wiesz, jest tylu fachowców, że jak się uda nie rozkraść budżetu, to ktoś to zrobi. Natomiast potem jak to sprzedać, nie? Ja ciągle mówię o tej dystrybucji, no bo Gazeta Wyborcza ma nieskończone możliwości promowania tego i wpuszczania, tak? Ma Empik na przykład. Natomiast tu nie ma gdzie tego pokazywać, tak? A to wiesz, trzeba sobie zrobić. Zawsze mówię o tym, co zrobił Mel Gibson, jak nakręcił misję i te duże firmy dystrybutorskie nie chciały tego pokazywać. Prawda? Bo nie misję, przepraszam, tylko pasję. I misję jeszcze pokazywano. I on zrobił swoją. Przez parafię, przez organizacje katolickie, ale z tego się zrobiła komercyjna sieć dystrybucji towaru za pieniądze. Nie, no jasna sprawa. Wartości. Natomiast kierownikiem tego interesu był Gibson, tak? Natomiast tutaj masz 60 kierowników, z których każdy będzie chciał być ważniejszy od tego drugiego, tak? Rynek treści prawicowych, zeszło nam się na rynek treści prawicowych, tak? Od Ewy Kurek. Chodzi o to, że są jakby dwie sfery, tak? Wypowiadania tej naszej prawdy. Akademicka, gdzie czynna jest doktor Kurek, i popularna, gdzie czynni są inni. Nie tylko prawda, tak? To jest raz. Dwa, w sferze... Co umiemy zrobić sobie dostęp do tej... Ponieważ, i to jest dopiero tajemnica, panie... Dzisiaj chyba nie chciał, bo... Inna sprawa. To jest inna sprawa. Teraz jak ja sobie wyobrażę, że ja muszę dzisiaj negocjować kształt okładki na przykład, tak, z kimkolwiek, w ogóle daj spokój. Ale ci świecznik wyszedł. To po prostu albo cokolwiek z kimkolwiek negocjować, kiedy ja podejmuję decyzję i to się dzieje, no to w ogóle nie ma mowy. To jak nie ma mowy, to kończymy. Możemy jakieś gesty państwu tylko już pokazać. I się zobaczy za 2-3 tygodnie. I porozmawiamy może jeszcze o czymś ciekawym. Tak, ja o polityce jeszcze chciałem porozmawiać. Do zobaczenia państwu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.